Wielkie promocje na zestawy moich produktów. Do 7 lipca polecam szczególnie zestaw dwóch książek i zestaw książki z kalendarzem. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Witam Was z mojego rancha. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak to wszystko aktualnie wygląda. Koniec czerwca. Przejdę się i wszystko Wam pokażę, ale powiem Wam, że bardzo fajnie się to wszystko rozrosło, świetnie to wygląda, jestem bardzo zadowolony. Trochę cicho mówię, bo na działkach jest trochę osób. Więc tak, spójrzcie sobie na fenkuła. Fenkuły. O, patrzcie, spójrzcie sobie porównanie z ręką, jaki ten fenkuł jest piękny, byczy. I tutaj w środku jest taki. No co prawda, tu jest na przykład taki mały, ale tu już jest taki byk. Praktycznie są same właśnie takie fenkuły. Zresztą spójrzcie sobie po samej górze, że to jest naprawdę piękne. No i dalej tutaj mamy Pattison. Tutaj zaniedbałem, bo powinienem je już zebrać. Spójrzcie sobie, jakie plony. Niesamowite plony. Mnóstwo tych Pattisonów mam. Bardzo piękne będą zbiory. Każdy krzak praktycznie tak wygląda. Tutaj jeden fenkuł kwitnie. Tutaj mamy fenkuły. Właśnie tutaj są Pattisony, a tutaj są cukinie. Były już zbiory bardzo fajne. Teraz sobie właśnie to oglądacie, gdzie zebrałem dosyć sporo cukin, bo ja uważam tak, że lepiej teraz zbierać regularnie, jak te krzaki są jeszcze mniejsze, żeby one się lepiej rozrastały i jeszcze lepiej plonowały. Więc takie były oto plony cukinii. A tak to wygląda teraz. Spójrzcie sobie, no przepięknie, no. No zobaczcie sobie, jedno na drugie, mnóstwo zbiorów. Zobaczcie sobie, jakie piękne krzaki i takich krzaków mam tutaj 5. I tam mam jeszcze dalej. Tutaj mamy natomiast arbuzy. Będzie lub był odcinek, nie wiem jak tam opublikowałem, bo nagrywam to teraz w czwartek, ten filmik, więc był lub będzie o arbuzach, więc to tylko pominę. Spójrzcie sobie, tworzą się arbuziątka. Tutaj choćby też. Tak to więc wygląda troszeczkę z dalszej perspektywy. Tu są po lewej chwasty, tam są boróweczki, mnóstwo tych plonów jest. Też był o tym odcinek, ale chodźmy dalej. Tutaj mamy papryki. To są posadzone dosyć niedawno, ja o nie dbam. Tutaj tak, żeby... O, tutaj nic między tym pennem głównym a tym nie ma być. Tutaj tak samo na tym rozwidleniu też nie ma nic być. Też robiłem o tym filmiki. No teraz był o tym filmik, więc nie będę się powtarzał. Tutaj macie tak papryki, pomidory, selery. To jest seler na nać. To, że on ma taką barwę, no to akurat tutaj ten, ale to nie jest jakieś coś złego, bo on po prostu taki jest, tak jak Wam mówiłem wcześniej, że on jest taki żółtawy, bo to jest taka odmiana. Tutaj mamy pomidory karłowe, seler na nać, seler na korzeń. Tutaj jeden tam kwitnie, zostanie obcięty, zresztą tak jak został ten i on sobie tutaj dalej rośnie. O, tak to wygląda z dalszej perspektywy. No pięknie, pięknie. Dobra, dalej mamy tutaj pory. Mam tu kilka odmian tego pora. Spójrzcie sobie, to jest jedna, to będzie fajnie widać tutaj. Porównajcie sobie tego pora z tym porem. Jest inny choćby odcień liścia. Choćby z góry wygląda to zupełnie inaczej. No bardzo fajne pory. Tutaj też był odcinek niedawno o ich pielęgnacji. Też zresztą taki filmik ogólny to pokazuje, jak to wszystko rośnie bez takiego zagłębiania się w szczegóły. No bo to był ten filmik trwał z godzinę lekko. Tutaj mamy cukinie, które posadziłem później. Tu akurat jest jedna sztuka, która nie zapyliła się. Żaden problem, tu już też były zbiory właśnie z tego poletka. Tutaj jedna kapusta pekińska, której nie zebrałem. Ona, no miałem piękne zbiory. Teraz zresztą możecie zobaczyć fragment ze zbiorów z kapusty pekińskiej. No niesamowite zbiory, bardzo fajne, bardzo pyszne. Świetna kapusta pekińska. Nie nakręciłem z tego filmu, bo ciągle, wiecie, jest coś, żeby mówić i ciągle jest coś dla mnie ważniejszego niż właśnie te zbiory, ale teraz właśnie to Wam pokazuję. No i tutaj, gdzie są te cukinie? Niedawno były kapusty pekińskie tutaj, tak jak tutaj macie jeszcze tą jedną niezebraną i sałata. Sałatę też zebrałem. Też bardzo fajne zbiory, no tam z dwie, trzy sztuki były takie gorsze, zbyt późno je zebrałem. Więc sałaty fajne, tutaj też posadziłem właśnie tą cukinię troszkę wcześniej między tymi sałatami a kapustami pekińskimi, żeby ona się przyjęła, bo no, potrzebuje to warzywo tak mniej więcej 10-14 dni, żeby się fajnie przyjąć, żeby zacząć rosnąć. Czasami tydzień, czasami dłużej. I teraz już fajnie rośnie, fajnie plonuje. Choćby tutaj sobie to możecie fajnie zobaczyć, a tutaj mamy cebulę, ale to przejdźmy sobie z drugiej strony, bo będzie to ładnie widać. No i tu jest piękna radość, wiecie jak mnie to cieszy. Spójrzcie sobie, jakie piękne cebule.
No te cebule są niesamowite i one dopiero rosną, one się dopiero rozwijają, one będą jeszcze znacznie większe. To jest w tym najlepsze. Tutaj posadziłem mniej więcej odtąd, no trochę później. Tutaj były wcześniej, bo mi się rozsada, bo to są z rozsady, bardzo fajnie mi wyszły. Musiałem sobie tam też dosiać, bo część mi tam nie wzeszło nasion wcale. Tam z jednej paczki zero wschodów, no niestety takie nasiona czasami są. Tutaj mamy marchewkę i mamy tutaj dwie odmiany. Jedną tak jak tutaj widać, spójrzcie sobie, i tu już jest druga, to już jest inna odmiana. Różną mają wczesność od siewu do zbioru, zresztą tutaj tam też widać kilka już marcheweczek wystaje. No i spójrzcie sobie, to tak to tutaj wygląda. Natomiast po lewej stronie są papryki. I powiem Wam tak, no muszę sobie naprawić między innymi tą folię. Niestety, to jest do naprawy. Niestety, to jest do naprawy. Za folią arbuzy, zaraz tam będę wchodził. Ale najpierw, obok tego poletka, mamy poletko papryki. Papryka ostra tutaj jest. Spójrzcie sobie choćby tutaj. Przepiękny widok, no coś wspaniałego. Tyle papryk. I to jest właśnie z teraz, bo zrobiłem filmik o paprykach. W sumie błędnie to Wam pokazałem, bo pokazałem Wam z różnych okresów. Tam też było chyba z kwietnia, nie, z początku maja chyba było też, bo jak to obrywałem te kwiatki, tam było też kilka zdjęć z zeszłorocznych zbiorów, ale większość to było właśnie stąd i no, może niektórych to dziwić, że jest tak pięknie, ale rzeczywiście jest tak pięknie. Praktycznie każdy krzak tak pięknie wygląda. Nawet już pierwsze zbiory, zobaczcie sobie. No nie ma co mówić, z papryki jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Tutaj jest ta folia też do poprawy, bo tutaj już choćby są ogórasy. O, zajrzyjmy. Piękne, one są piękne. Ale mnie to cieszy, nawet nie zdajecie sobie sprawy. O, spójrzcie sobie, o, ile tego teraz tutaj jest. I to jest papryka słodka. A tu na przykład to już jest habanero. Wiecie, no to jest tak, że ja nie wiem gdzie iść, bo tutaj mamy tak, tutaj mamy tą paprykę. Tam mamy bakłażany po lewej, tam po lewej są też pomidory, a tam są jeszcze buraki i tak dalej. Tutaj jest tunel foliowy, obcięte tutaj okno, bo ta folia już jest bardzo słaba i będzie wymieniona na lepszą w przyszłym roku. No ale można sobie, o tak, o patrzcie, tutaj są bakłażany same. I bakłażany, spójrzcie sobie, zobaczmy sobie jak to tutaj wygląda. No, tu jest jakiś taki kiepski, czekajcie, ale o, patrzcie tutaj choćby. O, a tutaj to już na pewno on już będzie się tutaj tworzył. No i tak to się tutaj powolutku tutaj będzie z tymi bakłażanami robiło. No choćby tutaj mamy bakłażanka. Tutaj się będą tworzyły następne, coś tam pooblatywało. No nie są te bakłażany takie idealne, ale będą z nich dobre zbiory. Tutaj jeszcze też szkodniki bakłażany niestety zaatakowały, a tutaj mam cieniówkę. Okrywam, bo teraz jest 30 parę stopni, jest bardzo, bardzo ciepło. Okrywam część moich pomidorów. No a tutaj no to Wam powiem takie poletko ten, bo tak, wyzbierałem czosnek słoniowy. Tutaj macie zdjęcie ze zbiorów. No piękne te czoski były. Bardzo jestem z nich zadowolony. I tutaj mamy właśnie takie poletko po tym czosku i tutaj jest posadzony orzech ziemny. Pierwszy raz go mam, miałem go już wcześniej, siałem, ale mi tam nie wschodził ten. Teraz go mam pierwszy raz. Już sadzonki wyprodukowałem dużo wcześniej. Nie było miejsca, gdzie tego wsadzić. Nie miałem jakoś tak się, jak się zabrać za niego. Posadziłem go w gorszym stanie. Zobaczymy, czy coś będzie z tego. A tutaj, co ja Wam zaraz pokażę, to jest normalnie śmiech. Ale dobra, to najpierw por, jeszcze mi zostało tam trochę pora, co sobie wyprodukowałem. Takie mniejsze, niech rosną, tam mam nawet po dwa posadzone, bo tak było. No dobra, niech będzie, ale no zaraz Wam to pokażę. Tutaj mamy cebulę, pokazywałem Wam zresztą już zdjęcie tego, ale to chodzi mi o to, co Wam zaraz pokażę. Ale mamy tutaj cebulę, która została posadzona na wiosnę. Tutaj następnie jest pietruszka naciowa. Tutaj nic nie zbierałem, już to powinienem zbierać i tak dalej. Wygląda to gorzej, ale trudno, nie jest źle. Tutaj mamy taką, która kwitnie, ale poczekajcie, bo ja chcę Wam to teraz pokazać. Patrzcie tutaj. To jest takie coś, gdzie nie radzę nigdy takiego czegoś robić, ale ja tak zrobiłem. Bo tak, co miałem posadzić z arbuza? Posadziłem. Tam widzieliście część, zaraz zobaczycie jeszcze pod folią. Zresztą już pokazywałem teraz ten. Posadziłem sobie w tunelu, posadziłem sobie w gruncie. No i tam, co miałem pogubić rozsad, to pogubiłem. I zostało mi trochę tych rozsad. No i mówię, no dobra, co by z tym zrobić? Tutaj miało być posadzone coś innego.
No ale mi został ten arbuz, mówię, dobra, spróbuję sobie tak, posadzę go bardzo gęsto. On tutaj wyprodukował po jednej sztuce zwykle. Spójrzcie sobie, macie jedna. Swoją drogą, patrzcie, ile mrówek tam jest. No ale wiecie, macie tak, tu wyprodukował, tu mnóstwo jest tych arbuziątek. I teraz posadziłem bardzo gęsto, będę celował w to, no bo wiecie, mi szkoda było tych rozsad. Tak jak mówię, większość już zagospodarowałem, no ale posadziłem sobie tam tą część, co mi została. No i będzie o tym odcinek osobny, taki rozszerzony, albo już był, no nie wiem jak to opublikowałem, ale no spójrzcie sobie, to jest takie śmieszne, ale myślę, że to ma szansę właśnie zrobić taki fajny efekt, że jeden krzak wytworzy jeden arbuz, maksymalnie dwa, ale bardziej jeden, ale to i tak będą świetne zbiory. Bo spójrzcie sobie, ile tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, no cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, siedem, osiem na jeden ten, mamy trzy rzędy, około 25 sztuk. Na taki no mały teren. No, a tutaj mamy tak, tu mam koper, on już poszedł w baldachy, jestem z niego niezadowolony. On tam też już tam go szkodnik atakuje ten. Go już trzeba będzie po prostu zebrać i zakończyć jego uprawę. No, rok temu mi poszedł tak sobie, dwa lata temu poszedł świetnie, on miał prawie chyba 2 metry, tam 1,80 m chyba miał. No tutaj ma, nie wiem, na oko z ponad metr. To jest dla mnie, no ten trochę większy, ale to jest dla mnie niezadowalające i ten koper nie jest taki jakiś super. No, a tutaj mamy buraczki. I zobaczcie sobie, całe rzędy. No i czekajcie, tak to wygląda tutaj w środku. Dosyć ładnie już zaczynają się te buraki tworzyć. No to, że tam coś tam się dzieje, no to trudno. Zrobię na ten temat filmik, ale tak czy siak. I tak naprawdę ten burak rośnie bardzo fajnie. Więc jestem z tych buraków zadowolony. Spójrzcie sobie, no patrzcie tutaj. No burak na buraczku, tu by trzeba było jeszcze poprzerzedzić. Chodźmy sobie tu do tych pomidorków, one są przepiękne. Był na ten temat teraz filmik. Piękne grona, fantastyczne grona, pięknie to plonuje, świetnie rośnie. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Już doszło do samej góry. Zobaczcie sobie. Nie byłby ten filmik kompletny, gdybym tego tutaj nie pokazał. Gdybym nie wszedł z tej strony. Tutaj mamy pomidory giganty. No, tutaj mamy, no kilkanaście sztuk mam ich. Chcę iść na no, rekord polski, może mi się to uda. W zeszłym roku pierwsze miejsce na konkursie, na Bania Fest w Krapkowicach. W tym roku też będę, więc zapraszam Was serdecznie do Krapkowic. Ale nie wiem kiedy to będzie na przełomie września i października. No ale tak to tutaj wygląda, pomidor na pomidorze. O, patrzcie. O, tutaj tak, pyk. Dużo pomidorków. Mnóstwo osób się pyta pod każdym filmem, co nagrywam tego pomidora, co to jest za odmiana. Skąd ja mam tyle kwiatów i tak dalej, jak to robię, to jest odmiana mega groniasty. To jest jedno grono, nie? Coś wspaniałego. No tu mamy takiego następnego, a tutaj na przykład z ciekawości, takie niby brzydsze, ale to są te pomidory z kwiatu staśmionego, czyli jakby kilka połączonych w jeden, one są takie brzydsze, takie będę miał na rekordy. A to jest taki zwykły, no tak się zrobił, postanowiłem to zostawić, zwykle to usuwam. Te grono mógłbym podpierać, no ale cóż. Tak więc wyglądają moje pomidory w tunelu, no są bardzo ładne, pomidor na pomidorze, tam jeden krzak może gorszy ten, ale naprawdę jest świetnie, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tych pomidorów. No i powiem Wam, że posadziłem to no zbyt gęsto, też się połakomiłem, ja mam tak, no wiecie, że chcę, żeby tego jak najwięcej było, no i cóż, jest to tak w miarę gęsto, o tutaj mamy piękne pomidorki, tutaj już będą do zbioru, o tutaj tak. Pięknie, tak? I chcę Wam pokazać, jak to wygląda, jaka tu jest przestrzeń, tam dalej. No, teraz ciężko przez te pomidorki, ale tutaj sobie spójrzmy choćby właśnie tak. No a tutaj zobaczcie sobie, ile mam bobów. Tam kilka sztuk tego bobu, no jest taki gorszy, to trzeba po prostu się tego pozbyć, bo ja tego bobu nie spryskałem. Muszę też poogławiać ten bob. O, bez żadnych oprysków, bez żadnych działań. No tam woda, przygotowanie dobre gleby i takie efekty macie. No na górze jest gorzej. Na górze te strąki w części są niezawiązane, no też muszę poogławiać ten bób, już dawno miałem to zrobić. Tutaj mam pole arbuzowe, no, bardzo ładnie arbuzy rozdośnięte w tunelu foliowym i sobie możecie spojrzeć, tutaj jest taki, tu jest taki żółty, tam jest jeszcze tam, no wszędzie te arbuzy. Znaczy nie ma ich aż tak dużo jeszcze, ale będą i krzaki są już ładnie rozrośnięte, ale nawet tam nie wchodzę.
bo jest ukrop. O, z tej strony Wam to pokażę, bo tutaj mam pomidory, pomidory giganty. Posadziłem sobie jeszcze, bo mi tego wyszło, wzeszło mi fajnie duża ilość sztuk. Mówię, a będą sobie tutaj. No i z tej strony można sobie spojrzeć na te arbuziątka. Czyli tak, tutaj mamy arbuzy, tam jeszcze jest tunel dalej, ale to jest, tam mam rozsad, tam będę sadził ogórki sobie takie wielkie. Na rekordy muszę to posadzić na dniach, bo już mam rozsadę wyprodukowaną. Tutaj mamy pomidory. I obok, zobaczcie sobie, dynia. No i tak mówię, jeszcze pewnie parę dyni zdobię znaleźć. O, spójrzcie sobie, tu dynia. No więc to jest piękne, a tam jest coś, co jest najpiękniejsze. No i to o takich dziwnych liściach, to jest cyklantera, ogórek dziki tak zwany. A tutaj mam właśnie to co najlepsze, czyli ogórek gruntowy. No już pewnie jakieś są do zbioru tam w środku. O, zobaczcie sobie, już taki mógł sobie zebrać i będzie taki zbierany, bo teraz systematyczne zbiory są ogromnie ważne. To jest klucz, ale to trzeba tutaj zrobić. Tutaj już wchodzą gruntowe w miejsce tych melonowych, bo miałem się ich pozbyć, bo były kiepskie. Zostawiłem je właśnie tak. Tam zaraz pójdę, bo tam jest jeszcze słonecznik, ale tutaj są takie gorsze ogórasy. One były, to jest ta odmiana inna, którą sobie testowałem. No i mam tutaj, a tutaj mam jeszcze następne ogórasy, więc tych dosyć sporo jest. No ale to jest słabszy wynik w tym roku, bo to nie wiem, to ma ze 3 metry, to będzie miał 3,5, maksymalnie 4 metry osiągną, a ja no w zeszłym roku miałem taki 5,5 metra. Tu zresztą to będzie widać, bo jeszcze ja go nie urwałem. O, tam jest 5,5 metra. Tam było właśnie 5,5 metra, no nie zebrałem tego. Ptaki przynajmniej nie miały sobie co jeść. Zostawiłem to, a tutaj Wam powiem jeszcze, że tutaj macie pęd główny, jak Wam palcem teraz pokazuję. A tu wyrastają pędy boczne, które trzeba usuwać, żeby ten pęd główny, żeby ten talerz później był jak największy. Sporo tego jest, no ale wiecie, że ja to bardzo lubię, więc sama przyjemność. Tutaj mamy fasolę, fasoletyczną, ona sobie wchodzi. I teraz tak, idziemy dalej. A tutaj są buraczki, ale to są buraczki na liście. Buraki liściowe. O, i one tak wyglądają w środku. O, a tu mi się producent... Kupiłem paczkę nasion buraków, które miały być miksem buraków, ale liściowych. A tutaj mi się trafił burak ćwikłowy. No więc tutaj mam buraki liściowe. Tutaj mam natomiast fasolnik chiński. A tutaj mam kalafiory. Swoją drogą kalafiory bardzo, bardzo ładne zebrałem. Poczekajcie, ale najpierw zobaczcie sobie na ten groszek. Już miałem go zbierać, no ale jeszcze go nie zebrałem. Zobaczcie sobie, jaki piękny groszek na groszku. Piękny. Jak gdybym miał czas, gdybym mógł, gdyby mi, wiecie, czas pozwalał na to, żeby tak robić, bo to nie starczy po prostu całego dnia. To ja bym tych filmów natworzył mnóstwo, bo ja to no, uwielbiam, to jest coś wspaniałego. Ale no, te dwa filmy dziennie to jest według mnie i tak ilość optymalna. Też nikt nie będzie patrzył na tyle filmów na raz, ale no, bardzo to lubię. Tutaj można kręcić o wszystkim. Można o kalafiorze nakręcić specjalny filmik. Tutaj swoją drogą spójrzcie sobie, a ja miałem już zbiory. Też będzie filmik o tym, jak wykorzystać te... To znaczy tak, przejdźmy teraz tutaj, spójrzcie sobie. Tu mamy broku, tutaj broku, który poszedł w nasiona. Tutaj mamy kapustę, ale chodzi mi właśnie o ten broku, że on poszedł w kwiat i to, że można też mieć wielokrotność zbiorów. Też był albo będzie za lada moment specjalny filmik na ten temat. Powiem Wam, że upał jest bardzo, bardzo duży. Tu jest 30 parę stopni w cieniu. No, ale tak wygląda mój groszek. Tutaj mamy pasternak, a tutaj mamy marchewkę. Chcę Wam pokazać, jak będą wyglądały zbiory, jeśli nic nie przerzedzimy, jeśli będzie bardzo gęsto. To jest właśnie tutaj chcę Wam pokazać, bo tam mam marchewkę poprzerzedzaną, a tutaj jest nieprzerzedzona. No i jeszcze mam takie jedno poletko bardzo fajne. Miało być to projekt samowystarczalność, tam bez przekopywania i tak dalej. No, w związku z tym domem, do którego miejmy nadzieję, że udało się i przeprowadzimy się za niedługo. No to nie nastąpiło tutaj, no bo też koszta i czas i tak dalej, więc to tego w tym roku nie zrobiłem. No, natomiast tutaj mamy pole, gdzie są kabaczki, to znaczy trzy sztuki są takie dziwne, zobaczymy jak one będą rosły. Tutaj mamy taką sztukę, która jest kabaczkiem takim już fajnym, że on tutaj widać jak się położy. No i zawsze robiłem filmy, żeby przysypywać pędy.
I z racji tego ja sobie postanowiłem, że nie przygotowałem tego pola i tak dalej, przygotowałem tylko dziurę, to postanowiłem sobie wymyślić takie coś. Może to zda rezultaty, jakbym nie wierzył w to, to bym tego nie zrobił, ale takie coś, żeby uprawiać to na agrotkaninie. No i z jednej strony to każdy sobie powie, no przecież ja mam czy coś, ale tu nie o to chodzi, bo każdy kabaczek, jak macie pędy, to wytwarza z tego korzenie. Tu będzie rósł korzeń, tu będzie rósł korzeń, tu będzie rósł i tak dalej. Więc to, jakby było w ziemi, pobiera wodę i składniki pokarmowe z tej ziemi. Więc kabaczek to jest ten na rekord polski. Mam rekord polski swoją drogą. Pochwalę się jeszcze raz. 74,5 kilo. Więc to jest kabaczek na rekord. I on ma pobierać składniki pokarmowe, wodę z całego tego. Lecz miałem tak, choćby w zeszłym roku, dwa lata temu ten, że kabaczek mi pękł. Jest taki okres w lipcu, w sierpniu, już teraz nie pamiętam dokładnie, że co roku u mnie pada bardzo mocno. I ja tutaj nie przygotowałem sobie tego pola, nie podwyższyłem go, ale postanowiłem sobie właśnie, że ten korzeń, on będzie miał tu trochę ziemi. Tyle sobie nasypię. On będzie miał tu ziemię, on się tutaj zakorzeni i sobie pójdzie tak. On będzie tak. Dzisiaj to będę jeszcze robił, bo przez natłok spraw no nie było czasu, żeby się tym zająć, a to już wymaga, żeby się tym zająć. Więc będę to tak. Będzie ziemia i będę to jeszcze minimalnie podsypywał ziemią. Więc te pędy, które tutaj będą rosły, będą miały tyle ziemi. Będę to podlewał, tu będzie też nawadnianie, zresztą tu mamy takie linie kroplujące, które jeszcze są niezrobione, to dzisiaj będę wszystko, miejmy nadzieję, że to uda mi się zrobić. No więc to będzie tak, tak, tak i o co tutaj chodzi, bo tak, no to były te deszcze i ja na przykład nie nawoziłem wcale, nie podlewałem przez jakiś czas, żeby właśnie nic się nie stało, a i tak kabaczek pękał, bo naraz padło bardzo dużo wody. Nie żeby było tak, że on nie miał wody, bo miał wodę, ale kabaczek, no spadło mnóstwo wody i wszystko poszło, cała siła w jeden owoc, bo to właśnie idzie w jeden owoc. Wiecie, jak ja to mam mówię teraz się często z emocji, no. Tutaj wszystko będzie szło w jeden owoc. I będzie to na agrotkaninie, że jak spadną te deszcze, to ten kabaczek nie będzie mógł pobrać wody niżej niż to, niż ta ziemia, którą mu tutaj nasypie. I zobaczymy, trzeba próbować, bo to by było pewnie w tym roku tak, że znowu by mi pękł, bo za dużo wody. No tutaj wam to pokażę, mniej więcej to wygląda tak, zaraz się tam przejdę jeszcze. Tutaj mam rodzynek brazylijski. No on tutaj jest tak, pyk, pyk, tutaj już tworzy nowe. Natomiast tutaj bardzo chcę wam to teraz pokazać, bo to jest bardzo fajne, super. To jest miechunka pomidorowa. Część osób się pyta o to warzywo, bo ja już z 9 lat temu tworzyłem na ten temat filmy. No i spójrzcie sobie, jakie piękne. Jedna, druga, trzecia, mnóstwo. Jak ktoś by się pytał, jak mi idzie? Idzie mi bardzo dobrze. No tam się te pędy już nawet łamią, to jest zbyt wysokie, zbyt mały palik. Spójrzcie sobie. Piękne. Jeden nad drugim. Mnóstwo tego będzie. Mnóstwo. A tutaj, patrzcie tutaj też. Patrzcie ile tego jest. Ile tych papryk. Patrzcie, tu jest, nie wiem, z 50 papryk. Może teraz tego na kamerze nie widać, ale tyle jest. A zobaczcie sobie, zobaczcie sobie teraz na to. Miechunka pomidorowe. Jedna na drugiej. Patrzcie, patrzcie. No, no. No, a tutaj następny i zobaczcie sobie, ile tego jest. I następny i zobaczcie sobie. A tutaj pomidory. Pomidor Wenus. Już za niedługo będzie do zbioru. No i się takie ten, ale trudno. Zobaczcie sobie. Idziemy, idziemy, idziemy. Pomidorki. Tutaj te Wenusy były moje. Tutaj sobie zakupiłem parę rozsad. Dokupiłem sobie, bo miało tego nie być, a w końcu było. No i to jest jakaś odmiana o białych pomidorach niby. No ja ich nigdy nie miałem jeszcze. Zakupiłem sobie. No ale dobra. Idziemy dalej. Tutaj są maliniaki. Tutaj też. O tak, tak, tak. Tu jest piccolo. Chyba tak się nazywa. Taki bardzo mały. O, tutaj jest od Iwonki. Jakieś tam chwasty. Ten. Następne pomidory. Jeszcze mam ziemniaki w donicach, uprawa idzie tak sobie, no bo też no one mają takie gorsze stanowisko i po prostu idzie tak sobie. Tutaj jest koziołek od Iwonki, którego sobie zakupiła. Napiszcie, czy ładny. O, tu mam takie ten. No a to jest zielistka i begonia Semper Florens, tak zwana stale kwitnąca. Bardzo ładnie rośnie, ona zwykle z nią nie ma żadnych problemów. O, taki, taki. No i chyba wam wszystko pokazałem i chyba by czas było zrobić w końcu filmik z działki od Iwonki, z tego jakie ona ma te, bo
I Iwona ma też bardzo dużo roślin, ale bardziej lubi kwiatki. Tutaj mamy na przykład lawendę, która bardzo dobrze poodbijała po zimie. One rosną tutaj wokół świerka, to jakby ktoś wątpił w to, że obok świerka nic nie będzie rosło. Obok świerka, że nic nie będzie rosło, to jest ten świerk, którego Wam tam pokazywałem z oddali. Tu mamy hortensję, no gorsze stanowisko, półcień taki ten jest. Akurat teraz świeci słońce, no ale tak, tutaj mamy hortensję drzewiastą, tak zwaną krzewiastą. Tutaj to jest bukietowa. O, tu leży, trzeba popoprawiać. Tutaj na przykład jedna róża padła, trzeba ją po prostu usunąć, bo tutaj to, co z dołu by rosło, to są dziki. To nie jest ta róża, która jest tutaj zaszczepiona. No i tutaj mamy mnóstwo tych kwiatków. Będzie o tym odcinek, jeśli chcecie. Wtedy poproszę Iwonkę, żeby porozmawiała tutaj ze mną i poopowiadała o tym wszystkim. Ja wszystkie te krzaki znam, żeby nie było, ale i Iwona, jak też o tym mówi, to ma taką, wiecie, fajną radość. To by było na tyle. No, rozgadałem się. Długi filmik. Ciekawe, czy ktoś dotrwał do tego momentu. Pewnie parę osób, tak? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do zakupu moich produktów. Ty mi bardzo pomagacie. Moja książka Jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie 64 warzyw, krok po kroku pokazująca ich uprawę. A Planer Warzywnika, no to jest książka miesiąc po miesiącu pokazująca uprawę warzyw i to są dwie różne książki. To nie są takie same, żeby nie było, że to samo napisałem. Zresztą ta druga książka ma 4,99/5 na Allegro. To jest praktycznie najwyższa ocena i nie wiem, czy jakakolwiek inna ogrodnicza książka ma wyższą. To jest coś wspaniałego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.